Proszę Państwa, kopalnia karbon górnicza, czemu górnicza, bo jest jedna kopalnia na wschodzie, Bogdanka. Tutaj w większości są albo emeryci, po cichu powiem drogie Panie, szóstka z przodu przynajmniej emerytury. Karol jest pracownikiem, także słuchajcie, gdyby nawet strzelić, nie, bo tak mówię, no ja wiem, że kasa była do 12-15 tysięcy, żeby było na koncie, mysz o jakiś tam wypasiony i tak dalej, nie jeziu. No właśnie. Ale chłopaki są, jak wiecie. A im poważniejszy wiek, tym mniejsze ryzyko, bo jak umrzepą w niebie, która przechodzi, 85% górników jest. Czyli zostaje ile? 4700. Która materia? Strzelajcie na czym. Oczywiście to był żart sympatyczny do wszystkich Państwa. Biegnie się, kłaniamy, górnicze kapelary w kargo. Nie mogę tu oglądać, bo jak przekroczymy czas, znowu tu będzie problem i nas skasujecie, drodzy Państwo. Ale chłopaki są ładne. Mamy jadzie na targu i pierwszy, a nie, właściwie musimy się zapoznać, czyli musimy nasz utwór tytułowy karbonowy zagrać. Proszę bardzo. Dobrze znam. Najlepsze ciuchy to są mani jadzi, która na
humorem. Jak się kobietę umierzę, to facet myśli co? Ty masz dla mnie coś, co? No, no i włącza się prawda, no nie zawsze jest, no ale nie będę wchodził głębiej obca czy swoje, ale ten coś zawsze kręci, prawda, tak naokoło. Napędzany świat, kobietki napędzany świat. Czyli ty masz dla mnie coś. Wyszumiane, a to ty pisał tak. Nie wie nic, skąd się wzięła i
więc ja tak niewiele widzę. Myślę, że później się trochę ostrze. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Teraz fajnie. Pozdrawiamy pięknie, witamy Państwa. Miło nam jest, że mogliśmy przyjechać, bo u nas już było 23 festiwale w Łęczy. Państwa jest pierwsza, ale widzę, że wspaniały, super. Drodzy Państwo, ściągawkę mam tutaj, nie będę, no muszę zerknąć. No stres, słuchajcie. Drodzy Państwo, pijackie tango, to jest oczywiście utwór nasz, racz tango z niemiecka, a pijackie tango z Polska. Tak już zajmie? No, dobrze. Pijackie tango.
dalszej gry, prawda, chłopaki? Jasne. Co mamy jeszcze? Mirek sobie wymyślił, gdzieś tam leżał w lesie. Kręgosłup pobolał i wymyślił cud miotu naszej drużynie. Wiem, że mamy kawałków swoim, więc no, siłą rzeczy. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Zapytam jury, że mamy swoje kawałki. To już sami Państwo ocenicie, ale większość kawałków mamy swoich. Pisze Mirek i pisze głównie Robert. Oni są najbardziej nostalgiczni, romantyczni, przeżywają, więc oni cierpią. A my gramy. Co ty? Właśnie, Robert
wymarzony samochód i pomyślał, piękny porządek, naprawdę. Tego nie usłyszycie nigdzie, bo to jest nasz autorski. Gramy autorski, nie wiem, czy to jest wada, czy zaleta, ale tak to jest. Gramy też covery, ale coverów jest mniej. Zapraszamy. Taki w ogóle najfajniejszy z wszystkich pałów.